Stajemy dziś w Bazylice Trzebińskiej przy Chrystusowym ołtarzu, aby uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu. Po raz pierwszy bowiem w historii polskich salwatorianów sakrę biskupią otrzyma nasz współbrat, biskup nominat ksiądz Karol Kulczycki, były wiceprowincjum prowincji polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Dla naszej zakonnej wspólnoty to wielka radość oraz ogromne zobowiązanie. Jesteśmy bowiem świadomi wielkiego zaufania, którym został obdarzony przez Ojca Świętego Franciszka, nasz współbrat. Franciszek, biskup, sługa sług Bożych, umiłowanemu synowi Karolowi Kulczyckiemu, członkowi Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, dotychczasowemu zastępcy prowincjała, mianowanemu biskupowi diecezji Port Pirie, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Po wysłuchaniu Rady Kongregacji dla Biskupów na mocy naszego autorytetu i pełnej naszej władzy apostolskiej ustanawiamy Ciebie biskupem Port Pirie. Wraz z wszystkimi przysługującymi prawami i odpowiednio nałożonymi obowiązkami według norm kodeksu prawa kanonicznego. Przed święceniami biskupimi, które będziesz mógł przyjąć wszędzie poza Rzymem, oczywiście od biskupa katolickiego, z zachowaniem przepisów liturgicznych, będziesz musiał złożyć wyznanie wiary i przysięgę wierności nam i naszym następcom zgodnie z prawem Kościoła. Ponadto powiadomisz też duchowieństwo i wiernych Twojej diecezji o Twoim wyborze, a Twoim diecezjanom gorąco polecamy, aby gdy do nich przybędziesz jako nowy biskup, przyjęli Cię ochoczym sercem i chętnie naśladowali na drodze zbawienia. Zgromadziła nas tu miłość Chrystusa. To Boża miłość jest motorem naszej obecności w tej świątyni. Bo gdyby nie ta miłość, to zapewne nie pochyliłbym głowy w tej świątyni 26 lat temu. Nie stałbym teraz przed wami, wyrażając wdzięczność Bogu. Tu wobec was pragnę wyrazić tę wdzięczność Bogu za Jego dar ojcowskiej miłości, którą mi ofiarował i pozwolił doświadczyć.